Historie, które wam dziś chcę opisać, będą zamieszczone trochę inaczej niż poprzednio. Ułożone są w kolejności chronologicznej i są powiązane ze sobą. Ale przejdźmy od razu do rzeczy. Kiedy zaczynałem pracę w Sarze, nikt nie informował mnie o dziwnych rzeczach, które dzieją się w tych lasach. Chodziło pewnie o to, żebym nie spanikował i się nie zwolnił. Ale po kilku miesiącach służby, kiedy byłem jeszcze dość początkujący w tym fachu, kumpel i ja upiliśmy się na jednej z imprez i trochę się otworzyłem. Ta. Dzieją się tam czasem popieprzone rzeczy. Dla mnie najgorsze, wiesz o co, te przypadki, kiedy ludzie umierają, choć nie powinni. Wiesz o co chodzi? Albo kiedy znajdujemy martwych, a dosłownie kilka minut wcześniej ktoś widział ich po raz ostatni. Jak ten gość, którego znalazłem jednej wiosny na bardzo uczęszczanym szlaku. Zdenerwowany turysta wpadł do kwatery i zgłosił, że na środku jednej ze ścieżek leży facet w wielkiej kałuży krwi. Pognaliśmy tam i znaleźliśmy go. Leżał nieżywy i całkiem zimny. Ale to w sumie nie powinno nas zaskoczyć. Tył jego głowy wyglądał jak czerwona miazga. Miał dziurę w czaszce, przez którą wyciekał mu mózg. Gość sprawiał wrażenie starego. Doszliśmy do wniosku, że po prostu upadł i leżył głową o ziemię. Starzy ludzie często upadają, nic nowego. Ale w okolicy, w której go znaleźliśmy, nie było żadnych kamieni. Ba, nie było nawet żadnych wystających korzeni, czy większych gałęzi, o które mógłby się potknąć. Nie było też żadnego śladu krwi. Po prostu umarł w miejscu, gdzie leżało jego ciało. Więc może to morderstwo? Tak pomyśleliśmy. Ale to miejsce jest naprawdę popularne wśród turystów. Niemożliwe, żeby ktoś nie usłyszał, jak ktoś kogoś morduje. No i wtedy znaleźliśmy ślady krwi naokoło. Rozpryski i tak dalej. Wszyscy, którzy widzieli miejsce wypadku, zgodnie stwierdzili, że wygląda to tak, jakby upadł i rozwalił głowę o kamień. No ale przecież tam nie było żadnych pieprzonych kamieni, więc o co miał sobie rozbić tą głowę? Była też taka kobieta, którą znalazłem 5 lat temu, w innym parku na północy. Znaleźliśmy ją pomiędzy dużymi jałowcami. Była owinięta wokół jednego z nich. Wyglądała, jakby go przytulała. Właściwie zaczęliśmy ją podnosić, żeby przenieść ciało i wtedy pieprzona woda wytrysnęła z jej ust, jak jakiś wodospad. Aż zachlepało mi buty. Jej ubrania były całkowicie suche, włosy tak samo. Ale ilość wody w jej płucach i żołądku była po prostu niewyobrażalna. To było tak cholernie niewiarygodne. A co powiedzieli po sekcji? Przyczyną śmierci było utonięcie. Kompletne przepełnienie płuc wodą. Mimo że znaleźliśmy ją na terenie, gdzie nie było żadnego zbiornika wodnego. Gdzie od najbliższego zbiornika dzieliło nas wiele kilometrów. Żadnych kałuż, nic. Brak śladu innych ludzi. To znaczy, jest to możliwe, że było to morderstwo. Ale kto by zrobił to w ten sposób? Strasznie dziwne to wszystko dla mnie. Trochę mnie to przestraszyło, ale byliśmy już ostro wstawieni i nie przejąłem się aż tak bardzo. Wydawało mi się też, że mój kumpel przez fakt upojenia trochę przesadza. Ale idźmy dalej. Nie lubię zbytnio rozmawiać o tej sprawie. Była ona naprawdę okropna. I starałem się robić wszystko, żeby o niej zapomnieć. Choć jak wiadomo, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wydarzyło się to jakoś pół roku po tej naszej zakrapianej rozmowie. I była to najbardziej chora rzecz, która przytrafiła mi się w pracy do tamtego momentu. Było kilka drobnych incydentów, no i te schody. Ale łatwo do nich przywyknąć. Jeśli traktowało się to jako coś normalnego. Sprawa jak każda inna. Około 20-letni chłopak z zespołem Downa zaginął. Rodzina straciła go z pola widzenia na jednym z głównych szlaków. To już samo w sobie jest dosyć dziwne, ponieważ nie odstępował on nigdy swojej mamy na krok. Ale ta zresztą była całkowicie przekonana, że musiało to być porwanie. Jeden z funkcjonariuszy, który już za mnie nie pracuje, dość niefortunnie powiedział, że nikt nie porwałby kogoś z taką chorobą. Niezbyt taktowne, to trzeba przyznać. Dość długo zajęło nam uspokojanie matki i próba wyciągnięcia od niej informacji o zaginięciu. W końcu jednak oficjalnie zaalarmowaliśmy wszystkie służby o zniknięciu chłopaka. Ze względu na przypadłość, która go dotknęła, sprawa była bardzo pilna. Poprosiliśmy więc o pomoc policję. Nie udało nam się go znaleźć pierwszej nocy. Łamało nam to serca. Nikt z nas nawet nie chciał myśleć, jak musiał się sam czuć w lesie. Przyjęliśmy wersję, że musiał ciągle iść przed siebie. I dlatego nie mogliśmy do niego dotrzeć. Był zbyt daleko.
Następnego dnia do akcji wkroczyły śmigłowce. Ich obsługa zauważyła chłopaka w niewielkim kanionie. Pomogłem sprowadzić go do kwatery, ale był w naprawdę złym stanie. Wszyscy myśleliśmy, że nie przeżyje. Spadł i złamał kręgosłup. Nie miał czucia w dolnej części ciała. Złamał również obie nogi, jedną w udzie. Stracił naprawdę sporo krwi. Kiedy doznał tych obrażeń, był przerażony i samotny, więc próbował czołgać się dalej. To tylko pogorszyło sprawę. Kiedy wracaliśmy razem helikopterem, zapytałem go, dlaczego odszedł od rodziny. Wiem, że brzmi to strasznie, ale chciałem tylko dowiedzieć się czegoś dla jego matki, żeby nie myślała później przez całe życie, że to jej wina. A on po prostu gasł w oczach. Czułem, że nie zostało mu zbyt wiele czasu, że nie da rady powiedzieć jej tego osobiście. Płakał i powiedział coś o małym chłopcu, który chciał się z nim bawić. Powiedział, że mały chłopiec chciał się z nim wymienić, żeby mógł pójść do domu. Zamknął na chwilę oczy i następne, co pamiętał, to, że był w tym kanionie. Zaczął płakać, pytać o matkę. Złapałem go za rękę i próbowałem pomóc mu się uspokoić. Tam było zimno, ciągle tylko powtarzał. Było zimno. Moje nogi zamarzły. Było tak strasznie zimno. Było zimno we mnie. Stawał się coraz słabszy, aż w końcu przestał mówić. Kiedy byliśmy około 5 minut od szpitala, spojrzał na mnie. Łzy ciekły mu po policzkach i powiedział: mama już nigdy mnie nie zobaczy. Kocham mamę. Chciałbym, żeby tu była. I zamknął oczy po raz ostatni. Już nigdy się nie obudził. To było straszne uczucie. Nie lubię o tym opowiadać. To była pierwsza sprawa, która naprawdę mną wstrząsnęła. Ze względu na to, jak mocno mnie to ruszyło, skontaktowałem się z jednym z weteranów SAR-u, który pomógł mi się z tym uporać. Rozmawialiśmy często i kiedy lepiej się poznaliśmy, podzielił się ze mną swoimi przeżyciami z pracy. Początkowo było to dosyć krępujące, ale pomogło. Wiedziałem, że nie jestem sam, że nie tylko na mnie wpłynęło to, co dzieje się w lasach. Powiedział mi: myślę, że to stało się jeszcze zanim dołączyłeś do służby. Gdybyś już był, to na pewno byś to pamiętał. Wiem, że nie mówili o tym w wiadomościach, z pewnych względów, ale większość, którzy pracują tu odpowiednio długo, wiedzą dlaczego. Park sprzedał trochę ziemi firmie zajmującej się wycinką drzew. To była dosyć kontrowersyjna decyzja. Ale w końcu nie był to jakiś duży obszar. Ani nie było tam starych czy zagrożonych drzew. Był kryzys gospodarczy, a park bardzo potrzebował pieniędzy. Ale do rzeczy. Zaczynali wycinkę i wezwali nas, żeby ją nadzorować. Nie wiem dlaczego. Ale ostatecznie wysłano tam mnie i kilku innych chłopaków. Chyba zarząd chciał, żeby było nas wielu. Aby uważnie wszystkiemu się przyjrzeć. Dotarliśmy na miejsce i wszyscy zgromadzili się wokół jednego drzewa, które właśnie ścięli. Byli ostro wkurzeni i lekko świrowali. Podszedł do nas ich kierownik i powiedział: co to kurwa ma być? Jakiś chory żart? Popierdoliło was do reszty? Kupiliśmy tę ziemię uczciwie. Nie wiedzieliśmy, o czym on w ogóle bredzi. Zaprowadził nas do ściętego drzewa i powiedział, że to już tak było i oni tego tam nie włożyli. Część pnia była pusta w środku i nadgniła. Kiedy drzewo upadło, pień pękł w tym miejscu i okazało się, że wewnątrz niego coś jest. Ręka. Idealnie odcięta ręka. Wyglądało to tak, jakby zrosła się z drzewem. Pomyśleliśmy sobie, że to oni robią sobie z nas jaja. Powiedzieliśmy, żeby nawet sobie tak nie pogrywali. Chcieliśmy wracać. Ale oni powiedzieli, że wezwali policję. I że pójdą z tym do prasy, jeżeli nie zostaniemy na miejscu. To przykuło uwagę najwyższych rangom. Zostali i porozmawiali z policją. Wszyscy zaprzeczali, że umieścili tam rękę. Ale bądźmy szczerzy. Jak kurwa ktokolwiek w ogóle miałby to zrobić? To była prawdziwa ludzka ręka. Ale nie była ani zmumifikowana, ani zgniła. Nówka sztuka. Nie mogła być tam dłużej niż jeden czy dwa dni. A była zrośnięta z drzewem. Była z nim złączona. Drwale zarzekali się, że to nie oni. Ale kurde, skąd świeża ręka znalazła się wewnątrz pnia? Gliniarze kazali drwalom wyciąć kawałek drzewa razem z ręką i zabrali go.
Cały obszar został zamknięty. Wyszło z tego naprawdę wielkie śledztwo, ale nie udało się go rozwiązać w żaden sposób. Cała ta opowieść była już legendą w Sarze. No i od tej pory nie sprzedano już ani kawałka ziemi pod wycinkę. Jak wiecie, niedawno byłem na obozie treningowym i słyszałem tam niesamowite i przerażające opowieści. Jeden z chłopaków, z którymi tam byłem, opowiedział mi historię przy ognisku. Byliśmy oboje już nieźle wcięci. Widać tu pewien wzorzec. I wymieniliśmy się opowieściami. Mówił tak. Ja i inny ratownik byliśmy razem w terenie, bo jacyś turyści zgłosili, że słyszeli w nocy dziwne, krzykliwe dźwięki. Musieliśmy sprawdzić, czy jakaś pieprzona puma nie wlazła na ten teren. Byłem dość wkurzony tą całą sytuacją. Tego roku musieliśmy się już uporać z trzema. I zaczynało się robić to już trochę męczące. A tak w ogóle to ich nie lubię. To dla nas istny wrzut na dupie. A w dodatku są przerażające. Pierdolone kociska. Żyjące kupy gówna. Narzekałem na nie całą drogę mojemu kumplowi. Wszędzie widzieliśmy połamane gałązki i coś, co wyglądało jak legowisko. Więc mogliśmy przyjąć, że puma jest gdzieś w okolicy. Zgłosiłem to do kwateraci i chcieli, żebym to stuprocentowo potwierdził. Wiesz, chcieli, żebym wszedł w gówno tego stwora. Wtedy byłbym absolutnie pewny i mógł użyć tego jako dowodu. Powiedziałem, że mam już dosyć tego. Wiem, że to cholerstwo gdzieś tu się czai. Nawet jeśli nie wlazłem jego kupsko, albo nawet prosto na jego głupi ryj. Kumpel, z którym byłem na akcji, odszedł na chwilę, żeby się odlać. W tym czasie ja zauważyłem norę pod drzewem. Patrzyłem na nią. Myślałem, że może zobaczę lisa, albo coś, co tam żyje. Kurde, kocham lisy. Są takie słodkie. No dobra, ale do rzeczy. Patrzę sobie na drzewo i słyszę odgłos łamanych gałęzi, dochodzący z przeciwnej strony niż ta, w którą udał się mój partner. Wyciągam pistolet. Ale jak oboje dobrze wiemy, gówno bym nim zrobił dzikiemu kotu. Krzyknąłem do kolegi, żeby wracał, ale odszedł za daleko i mnie nie usłyszał. Stałem jak wryty i starałem się dostrzec, skąd nadchodzi to cholerstwo. Myślałem, że się zleję ze strachu. Wiecie co? Jakiś facet zbliżał się do mnie. Ale nie szedł. On robił jakieś pierdolone salta. Robił salta w jebanym lesie. Omijał wszystkie przeszkody. Musiał znać tę ścieżkę doskonale. Krzyczałem, żeby stanął tam, gdzie jest. Wycelowałem w niego i krzyknąłem, że będę strzelał. Ale on się nie zatrzymał. Straciłem panowanie nad sobą. Strzeliłem w ziemię tuż przed nim. Kiedy pociągnąłem za spust, był jakieś 45 metrów ode mnie. Zatem po prostu odwrócił się i zaczął wycofywać. Dalej robiąc te pieprzone salta. Mój partner usłyszał wystrzał i przybiegł do mnie. Pytał, co się stało. Powiedziałem mu, że jakiś wariat wyskoczył cholera wie skąd i że musimy stąd spieprzać. Powiadomiłem o wszystkim policję. Nie miałem żadnych kłopotów przez to, że strzeliłem. Kurde, nie wiem, co to był za szalony skurwiel. Ale nie widziałem nigdy w czegoś takiego. To było po prostu tak bardzo popieprzone. Myślę, że możemy się zgodzić, że w tych lasach dzieją się naprawdę popierdolone rzeczy. Nie zamierzam snuć żadnych teorii, skąd one się biorą. Chcę tylko, żeby ludzie, którzy tam wchodzą, byli bezpieczni. Pewnie wielu z was myśli sobie, że takie sytuacje się wam nie przydarzą. Ale to nieprawda. Wszyscy jesteśmy na to narażeni. Możecie tam umrzeć. Cierpieć. Zaginąć. To łatwiejsze, niż możecie sobie wyobrazić.